Maria Stenzel, gościem sportowej listy przebojów. Maria, musiałaś być gościem tego programu, bo ja pamiętam, jak jakiś czas temu spotkałyśmy się na zgrupowaniu w Szczyrku i robiłam taki quiz o muzyce wśród reprezentacji Polski, siatkarskiej reprezentacji Polski. To wszyscy pod tym kątem muzycznym wskazywali ciebie i jako liderkę puszczania muzyki, jako DJ-a reprezentacji, jako tę, która nawet w pokojach tam rozprowadza dziewczyny i pierwsza do tańca jest. Zgadza się? Do tańca i do różańca, że tak powiem. Nie no, jakby staram się zawsze podchodzić do tego, może nie indywidualnie i jakby tworzę playlisty wszystkie takie, no żeby wszystkim dziewczynom się podobało, więc może dlatego, że tak właśnie robię, wszystkim się podoba. No dobrze, a jak wygląda twoje top 5? Od czego zaczynamy? Numerem 5 jest? Tutaj jakby tytuł jest taki, który nie do końca mi się podoba i te mam takie odczucia od razu, no niezbyt przyjemne, ale lubię tę piosenkę i się nazywa Tokio 2020. A wykonawcą jest Bona Fide. Dlatego mówię, że tytuł jest jaki jest, ale piosenka wpada w ucho. Następna piosenka to będą takie rytmy latino, czyli Solita, a wykonawcą jest Ozuna. Teraz naprawdę jak jest taka ładna pogoda, to fajnie się słucha i nóżka chodzi. Trzecią piosenką dałabym Goosebumps Travisa Scotta. Też nieraz lubię takie klimaty i te wszystkie piosenki są jakby w innym klimacie tak naprawdę. Czwartą bym dała Save Your Tears, The Weeknd. Jak sama nazwa wskazuje, lubię ten tytuł. I może na piątkę dałabym Physical Dua Lipy. Dobrze. Powiedz mi, a która z tych piosenek najlepsza jest pod trening? Bo wiem, że to jakiś taki ważny element jest wśród sportowców, żeby ta muzyka grała, no bo... Tak. Ten trening akurat jest zawsze często i czasami może być monotonny. Szczerze mówiąc, myślę, że wszystkie twoje piosenki by się nadawały pod taki trening, ale jeżeli mam być szczera, jeżeli zaczynamy trening i jakby puszczam playlistę, to są piosenki od wolnych po te bardziej dynamiczne, więc naprawdę jest taka różnorodność, ale dziewczyny nie narzekają, więc się cieszę. No tak, ja pamiętam, że wtedy nie narzekały i mówiły, że wtedy rok temu, dwa lata temu królowało właśnie rytmy latino. Tak, tak, tak. No nie każdy jakby na co dzień słucha takich rytmów i później jak na treningu usłyszy i rzeczywiście to jest taka rytmiczna muzyka, no to później się podoba się, ale cieszę się, że taki odbiór. Maria, a jeżeli chodzi o te 5 piosenek, to wymieniłaś je faktycznie w kolejności? Jest jakiś numer 1, taki top i to była ta jedynka, czy nie? Czy to jest po prostu ulubiona piątka? Na ten moment numer 1 jest Solita Ozuny, no bo wiadomo, jest ładna pogoda i mamy też teraz kilka dni wolnego, więc czuję się jak na wakacjach, a to jest taka wakacyjna piosenka. Dobrze, a jeżeli chodzi o instrumenty muzyczne, to próbowałaś czegoś? W planach masz? W planach nie mam, ale tu może się wydarzyć, bo wszystko może się wydarzyć, planów nie mam, ale no, nigdy mnie tak ze strony takiej instrumentalnej nie ciągnęło do muzyki. Bardziej wolałam sobie założyć słuchawki, słuchać niż tworzyć sama albo no właśnie mieć coś wspólnego z takim instrumentem typowo. Ale nie mówisz nie, czyli możemy mieć nadzieję. Nie, no nie mówię nie. Różne rzeczy się zdarzają, więc jestem gotowa na to i jak przyjdzie coś fajnego, to na pewno spróbuję, no bo trzeba wszystkiego spróbować w życiu. Super, bardzo ci dziękuję. Maria, dzięki bardzo. Sportowa lista przebojów.